Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj obiecana druga część historii relacji amerykańsko-niemieckich, również spojrzeniem na tę politykę współczesną. Ostatni odcinek z doktorem Przemysławem Łukasikiem o westernizacji Niemiec, o tym antyamerykanizmie w Berlinie. Dzień dobry, kłaniam się nisko, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam serdecznie, witam ponownie. Oczywiście doktor Przemysław Łukasik, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Link do naszej poprzedniej rozmowy będzie w opisie. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od bardzo wdzięcznego tematu, bo mowa tutaj oczywiście o Gerhardzie Schröderze. Ostatnio tam zakończyliśmy, z tego co się orientuję, na Helmucie Kohlu. Schröder, postać ważna dla niemieckiej polityki. No dzisiaj nieco były kanclerz wyklęty, nawet chyba powoli w swojej ojczyźnie, bo jak patrzą na media niemieckie, na tym, co mówią również politycy Niemiec, no to bardziej nie w tych blaskach, ale cieniach jego władzy jest dorobek przedstawiany. Oczywiście mowa też tutaj o swego rodzaju prorosyjskich poglądach, rosyjskich relacjach. Nie wiem, czy da się w jakiś sposób ująć w jednym pytaniu to nastawienie Schrödera właściwie do Waszyngtonu, czy w trakcie jego kadencji dawał sygnały, że jest zainteresowany nawet i jakąś formą sojuszu, dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi? No to rzeczywiście to szerokie pytanie, bo oczywiście tak naprawdę trzeba wspomnieć, że Gerhard Schröder nie jest, można powiedzieć, anomalią i jeśli chodzi o swoje środowisko polityczne i jeśli de facto przekonanie Niemców, począwszy od, bo musimy tutaj jeszcze chwileczkę przypomnieć sobie proces zwany polityką wschodnią, tak, Ostpolitik, zapoczątkowaną przez Willego Brandta, tak, ten okres, można powiedzieć, odprężenia w relacjach wschód-zachód, czyli lata 70. w okresie zimnej wojny, on zaowocował takim głębokim, zresztą dopięciem tego okresu będzie właśnie to, tak, ten kulminacyjny punkt dla Republiki Bońskiej, czyli pokojowe zjednoczenie Niemiec, rok 1990. On stworzył takie poczucie i takie przekonanie, że Rosja jako taka jest stabilizatorem, tak, pewnym państwem, które myśli o status quo, utrzymaniu pokojowym status quo, no bo wszyscy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście ten upadek Związku Sowieckiego mógłby przebiegać w bardziej burzliwy sposób. No mieliśmy tutaj chociażby słynny pucz Jana Jewa jako taki, można powiedzieć, jako taki dowód na to, że mogłoby to też, jak się okazało, pucz Jana Jewa był takim chwilowym wybrykiem, też pewna determinacja tych sił prodemokratycznych z Borysem Jelcynem na czele zadecydowała, natomiast moglibyśmy sobie wyobrazić, że mogłoby to w inny sposób pójść. W każdym razie no, Willy Brandt, Ostpolitik oraz no, pokojowe zjednoczenie Niemiec stworzyło takie poczucie, że rzeczywiście Rosja jest w takim wymiarze politycznym pewnym stabilizatorem, jest państwem przewidywalnym, o tak można powiedzieć. Dodatkowo oczywiście mamy potężne interesy niemieckie, gospodarka niemiecka, no nawet współcześnie, no to jest gospodarka, która ona nie może funkcjonować jako samodzielna wyspa. Zarówno nie ma surowców na to w Europie, ani nie ma rynków zbytu, żeby funkcjonowała niezależnie. Ona potrzebuje, można powiedzieć, tych powiązań i tym samym tak naprawdę Rosja była korzystnym, ważnym partnerem gospodarczym, można powiedzieć. Tak, oczywiście tutaj jeszcze możemy dodać jeszcze trzeci element, czyli pewnej takiej fascynacji Rosją, która związana jest jeszcze z pamięcią chociażby o tej chociażby no, słynnej księżniczce pochodzącej ze Szczecina, która została Katarzyną Wielką, która przyłączyła przecież tak naprawdę fragment no, dzisiejszej Ukrainy, Krym do Rosji jako efekt rozbioru Rzeczypospolitej, tak? Więc można powiedzieć, to jest szereg tych elementów, które składają się na taki, można powiedzieć, background Gerharda Schrödera.
No, jeśli chodzi o środowisko lewicowe, to także nie ma, można powiedzieć, takiego przypadku. Pamiętajmy, że w czasach jeszcze zimnej wojny tutaj te protesty związane chociażby na zachodzie Niemiec z rozmieszczaniem rakiet przez Amerykanów były mocno inspirowane tym ruchem pokojowym, którego też dopatrywało się inspiracji także w Kremlu. Natomiast no, dla Gerharda Schrödera kluczowym momentem pewnej odmiany patrzenia będzie to, co się stanie na początku XXI wieku. Mówię tutaj oczywiście o 11 września, jego następstwach, czyli interwencja zbrojna amerykańska w Afganistanie, w Iraku. Pamiętajmy, że na początku oczywiście Niemcy, podobnie jak pozostałe państwa, no, uznały rzeczywiście ten atak z 11 września jako taką ważną cezurę. Tak, po raz pierwszy w historii użyto tego 5. artykułu Traktatu Waszyngtońskiego. Czyli tutaj samoloty natowskie patrolowały przestrzeń wraz z samolotami amerykańskimi nad Stanami Zjednoczonymi. Również flota patrolowała tutaj zachodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, sama interwencja już w Iraku doprowadziła do potężnych podziałów i decyzja o interwencji, pamiętamy słynne sformułowanie Donalda Rumsfelda, sekretarza stanu, podzieliła Europę na tą tak zwaną starą i nową. Właściwie Donald Rumsfeld użył sformułowania nowej i starej Europy, tej starej Europy, czyli Niemiec i Francji, które były zdecydowanie na nie, które uznawały te argumenty za interwencją w Iraku jako niewystarczające. Także to przypomnijmy podejrzenia o tym, że iracki program atomowy jest zaawansowany i zagraża światu, można powiedzieć. Też przypomina się też bardzo mocno to zaangażowanie amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Schröder sam nawet tłumaczył, porównując politykę Olafa Scholza do, no właśnie do swojej polityki. Oczywiście mowa tutaj o interwencji w jakiejś formie wsparcia dla Ukrainy. Mówię, popatrzcie, nie popełnimy znowu też tego samego błędu. No zgadza się. I tutaj trzeba powiedzieć tak, ta nowa Europa, tak, czyli te głównie te 8 państw z Polską na czele właśnie tej tak zwanej wschodniej flanki, które poparły tą interwencję. No dzisiaj na Zachodzie raczej stara się nie używać tego sformułowania właśnie stara i nowa, bo ona wprowadza taki klimat podziałów, można powiedzieć, w środowisku europejskich członków NATO jako takich. Uważa się, że ta postawa, kiedy właśnie Gerhard Schröder powiedział nie tej interwencji, był takim pierwszym, można powiedzieć, momentem, w którym pojawił się taki najmocniejszy akcent pokazujący, że dawna, można powiedzieć, przyjaźń, mająca miejsce w okresie zimnej wojny, ta niemiecko-amerykańska, ta wspólnota euroatlantycka, ona jest wspólnotą o tyle dojrzałą z perspektywy Berlina, oczywiście, że jest ona taką współpracą nie bezkrytyczną, tak. Chociaż już wcześniej przypomnijmy, że Günter Grass, przecież jak w latach 80. były protesty przeciwko rakietom amerykańskim, to on wyraźnie odrzucał zarzuty antyamerykanizmu, wskazując, że te protesty nie są antyamerykańskie, ale proamerykańskie, tak. To znaczy, że rzeczywiście Niemcy zwracają uwagę na to, że nasi sojusznicy po prostu robią źle i czasami po prostu krytycznie powinniśmy mieć prawo im te błędy wytknąć. Tak? Takie sformułowanie padało. No, w czasach Gerharda Schrödera tutaj właśnie można powiedzieć, będzie się rodziła jako efekt tej interwencji w Iraku amerykańskiej idea, którą dzisiaj się w mainstreamie niemieckim określa mianem autonomistów, czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie się z tą Ameryką dogadać, tak, to może spróbujmy stworzyć właśnie no, autonomiczną, niezależną strukturę bezpieczeństwa tutaj w Europie, która to właśnie struktura będzie miała wymiar gwarantujący nam bezpieczeństwo. Oczywiście tak naprawdę przez ostatnie 20 lat, tak, zwykle był to tak naprawdę chwyt retoryczny, tak? Chwyt retoryczny, za którym można powiedzieć nie szło żadne konkretne, można powiedzieć, działanie. I oczywiście ono się co pewien czas pojawiało, zwłaszcza za prezydentury Donalda Trumpa. Tu hasło autonomii strategicznej Europy było bardzo, bardzo popularne, ale przede wszystkim jako forma reakcji na politykę amerykańską, która jest polityką unilateralną, czyli taką polityką, w której właśnie Amerykanie pewne decyzje podejmują, ale no niekoniecznie konsultują je ze swoimi sojusznikami w ramach tej wspólnoty euroatlantyckiej, czyli z Waszyngtonu nikt nie dzwoni do Berlina, nie informuje o co Amerykanie planują. No i te działania, które raczej, no, można powiedzieć, kładą nacisk na pewne rozwiązania militarne niż
właśnie rozwiązanie dyplomatyczne i właśnie historia interwencji w Iraku jest takim przykładem. Oczywiście wówczas tak pojawiały się chociażby słynne porównania właśnie Europy do Wenus i Ameryki do Marsa, tak? To znaczy, że rzeczywiście nasz sposób widzenia świata, rozwiązywania różnych wyzwań, problemów jest uzależniony też od zasobów, którymi dysponujemy. I rzeczywiście można powiedzieć, Gerhard Schröder, on był politykiem, który wprowadził Niemcy, zresztą ceniony przez to, w taki etap stosunków amerykańsko-niemieckich, który jest relacjami partnerskimi, ale z pewnym ale, tak, czyli z pewną dozą mocnego akcentowania także swojego zdania, tak, które zwłaszcza, że właśnie w przypadku jeszcze tego trójkąta relacji amerykańsko-niemiecko-rosyjskich wchodzi kwestia właśnie relacji gospodarczych, tak. Za chwilkę o tym chciałem zadam pytanie, pozwolę sobie przerwać. Jeszcze zanim porozmawiamy o Rosji, rozszerza się również NATO, Unia Europejska. Jak Niemcy pod przewodnictwem kanclerza zapatrują się na poszerzanie Sojuszu Atlantyckiego? Bo to też Tak, jest no. element oczywiście polityki amerykańskiej. Tak, oczywiście to poszerzenie, mówimy o tym 2004, tak, 2004 rok, no, 99 to jest oczywiście NATO. No, rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która z jednej strony, jeśli chodzi o sam Berlin, daje Berlinowi to, o czym Berlin w dużej mierze marzył, czyli pewną głębię strategiczną, tak? To znaczy przestają być państwem flankowym, tak? Niemcy przestały być państwem flankowym na skutek tego, że Polska stała się i członkiem NATO i Unii Europejskiej. Czyli tutaj na pewno korzyści z tego płynące, ale z drugiej strony oczywiście pewne lęki, na ile rzeczywiście to przesuwanie się tych dwóch ugrupowań politycznych NATO i Unii Europejskiej w stronę Rosji, na ile nie będzie w jakiś sposób, no, tutaj wywoływało niechęci ze strony Rosji. Pamiętajmy, że sama Rosja, wśród Rosjan, no, mamy tą postawę Borysa Jelcyna, Jelcyn bardzo krytycznie oceniany. Cała ostatnia dekada XX wieku jest bardzo negatywnie oceniana jako taka równia pochyła, jeśli chodzi o wpływy, znaczenie polityczne, gospodarcze Rosji jako takiej. Natomiast no, Jelcy z pewnymi oporami, ale daje zielone światło na rzeczywiście to przesunięcie, na rozszerzenie tych sojuszu euroatlantyckiego. Natomiast to oczywiście, jeśli chodzi o samą klasę polityczną, no tutaj pojawiają się takie pomruki niezadowolenia, nazwijmy je kolokwialnie. No, zresztą dzisiaj tego można powiedzieć, mamy do pewnego stopnia owoce, tak? No bo można powiedzieć, ta retoryka niezadowolonej klasy rządzącej Rosji znajdzie rzeczywiście artykulację w tym, co chociażby w 2021 roku mówił Putin, tak? Czyli wycofajcie się i uczyńcie tą strefę między Rosją a Niemcami strefą taką, można powiedzieć, wolną od baz natowskich, etc., etc., etc. Więc można powiedzieć tutaj, takie dwie perspektywy, o których oczywiście w przypadku Niemiec musimy pamiętać w obliczu. No, same Niemcy oczywiście były wstrząśnięte tym podziałem, to znaczy, że mówię tutaj o tym, że kwestia Iraku podzieliła i ci nowi członkowie sojuszu opowiedzieli się ze Stanami Zjednoczonymi. No tutaj wtedy Polska zyskała to słynne określenie albo konia trojańskiego Ameryki w Europie, albo osła trojańskiego Ameryki w Europie, tak? Więc różne określenia, no Jacques Chirac no wprost powiedział, że Europa Wschodnia straciła szansę na to, żeby się nie odzywać, tak? Więc to jest też w ogóle taki zwrot wyraźnie pokazujący, że no, że ta Europa Środkowo-Wschodnia może być w NATO i w Unii Europejskiej, ale niekoniecznie powinna zabierać głos. Co też w jakiś sposób, no, chcąc, nie chcąc, tak, potwierdziło, paradoksalnie potwierdziło to sformułowanie Rumsfelda, czyli o tej nowej, starej Europie, w tym sensie, że nowa trochę inaczej, czy inaczej patrzy na pewne zagrożenia i wyzwania, które są. No, zresztą dzisiaj współcześnie, Anno Domini 2024, wyraźnie dostrzegamy, że na pewno te różnice, chociażby ze względu na bliskość geograficzną wobec Rosji, one są i oczywiście będą, tak. Zatem w takim razie relacje z Rosją gospodarcze, gdzie się rozpoczęła ta nić Schrödera, też parafrazując pewien tytuł pewnej książki?
No tak, tutaj rzeczywiście projekt, oczywiście mówimy tutaj o tym największym, tak, osiągnięciu, w cudzysłowie osiągnięciu, a dla nas wyzwaniu, oczywiście ja mówię z perspektywy polskiej, czyli o projekcie Nord Stream 1, Nord Stream 2, który oczywiście miał połączyć w założeniu właśnie Rosję i Niemcy i stworzyć z Niemcy rodzaj huba gazowego. Oczywiście tam plany były dwa, to znaczy, czy trzy tak naprawdę, tak? Niemcy rzeczywiście miały i mają nadal plan, chociaż trzeba teraz zauważyć, że rzeczywiście Chiny im trochę mogą to utrudnić, ale plan być tym liderem tak zwanej zielonej transformacji energetycznej, tak? I gaz do pewnego stopnia rosyjski miał być oczywiście elementem tych zmian. Oczywiście intensywne kontakty gospodarcze z Rosją są o tyle ważne, że też oczywiście Rosja miała, tak, bo teraz uznajemy, że chociaż są środowiska dzisiaj w Niemczech, które może by chciały powrócić z Rosją do idei business as usual, natomiast na tą chwilę to się nie wydaje możliwe, przynajmniej jak nie dojdą do władzy. Mówię tutaj o AfD i o sojuszu Sary Wagenknecht. Natomiast wówczas idea właśnie bycia liderem tej zielonej zmiany, tak? Ochrona środowiska, walka z wyzwaniami klimatycznymi, to był pierwszy powód. Drugi powód, oczywiście, bycie tym tak zwanym hubem, czyli de facto pociągnięcie później tej nitki przez Niemcy na południe do środkowej Europy. Z perspektywy rosyjskiej była to próba okrążenia, ominięcia Europy Środkowo-Wschodniej, Polski, Ukrainy i tym samym można powiedzieć stosowania ewentualnego szantażu energetycznego tak naprawdę wobec tych państw, no, traktowania surowców energetycznych jako rodzaju broni. No sami Niemcy można powiedzieć, i to jak mówię, to nie jest fenomen Gerharda Schrödera, chociaż oczywiście wybuch, eskalacja, pełna eskalacja wojny rosyjsko-ukraińskiej sprawiła, że rzeczywiście no, starano się znaleźć tego kozła ofiarnego, no i rzeczywiście Gerhard Schröder jest takim kozłem ofiarnym, na którym rzeczywiście zrzuca się odpowiedzialność za pewną krótkowzroczność niemiecką, tak? Wiarę nie tyle w to, że rzeczywiście Rosja jest, jak już na początku powiedziałem, tak, jest stabilizatorem, nie państwem, nie mocarstwem, które demontuje obecny kształt stosunków międzynarodowych, ale stabilizatorem, i po drugie, że można oczywiście z nim robić interesy, a co więcej, za Gerharda Schrödera pojawiła się takie misyjne, zresztą nie tylko za niego, przekonanie, że rzeczywiście może nastąpić to tak zwane Wandel durch Handel, tak, czyli pewna przemiana też społeczeństwa rosyjskiego, budowa, można powiedzieć, takiego społeczeństwa obywatelskiego, pewna przemiana, modernizacja Rosji. Zresztą za Gerharda Schrödera no, też powstał szereg takich właśnie projektów współpracy właśnie w duchu społeczeństwa obywatelskiego, tak, odbywających się co roku na przemian w miastach niemieckich i rosyjskich, spotkania właśnie przedstawicieli tych kręgów politycznych, gospodarczych, szeroko rozumianych obywatelskich. One oczywiście zostały urwane po 2022, tak? To znaczy zawieszono te spotkania, nic nie wskazuje, żeby mogły się na tą chwilę odrodzić, ale rzeczywiście można powiedzieć, ten projekt współpracy zainicjowany za czasów Gerharda Schrödera, on poza sferą gospodarczą, no, przynajmniej deklaratywnie, no bo on zakładał to wspomniane Wandel durch Handel, czyli pewną przemianę Rosji, społeczeństwa rosyjskiego, czy w jakiś sposób zmiękczenie tego reżimu, tak, dzisiaj już możemy powiedzieć, tak, który panuje na Kremlu. I w tym sensie, oczywiście, jak najbardziej jesteśmy świadomi, że interesy niemieckie w tym wszystkim też są, można powiedzieć, tutaj ważne i A istotne. czy była jakaś przeciwwaga dla tej polityki wśród niemieckich partii, no, bardziej atlantyckim spojrzeniem? Z czasem, oczywiście. Taka perspektywa, mówimy tutaj, no tak, do dzisiaj w środowisku de facto mamy, oprócz tej postawy ewentualnie współpracy z Rosją, mamy też postawę, która głosi no, jednak no, wierność zasadom wspólnoty euroatlantyckiej, która to perspektywa, można powiedzieć, no, znajdzie porę wyzwania, ale to już w czasach, może inaczej, Donald Trump, o, to jest rzeczywiście polityk, który wprost nazwał pewne rzeczy po imieniu, które być może gdzieś tam podskórnie pojawiały się w życiu politycznym niemieckim, ale jakoś szczególnie nie wypływały na powierzchnię.
ponieważ pamiętajmy, że Niemcy przez długi czas no, te projekty współpracy z Rosją no, tłumaczyli tak dość pokrętnie. Nawet Angela Merkel mówiła czasami, że to jest projekt polityczny, czasami, że to jest projekt gospodarczy, czasami coś więcej. Natomiast Donald Trump oraz tak mocno można powiedzieć, powiedział o tym, że rzeczywiście ten projekt współpracy gospodarczej Nord Stream 1, Nord Stream 2 wzmacnia Rosję i uzależnia, znaczy może inaczej, Niemcy płacą za to Rosji, która stanowi swoistego rodzaju zagrożenie dla Europy. Oczywiście no, po 2014 roku to już wydawało się bardzo mocno widoczne i to zagrożenie, które później musimy, my jako NATO, jako tutaj Trump mówił oczywiście o bazach wojskowych amerykańskich utrzymywanych przez Amerykanów, konieczności ponoszenia też kosztów przez Niemców. No zresztą Trump zagroził wprost Niemcom, że 12 tysięcy wojsk stacjonujących zostanie odwołanych z USA. Zarzucił zresztą także to, że Niemcy no, stosują rodzaj asymetrii w wymianie gospodarczej, to znaczy więcej eksportują towarów do USA niż importują. Zresztą Amerykanie ostatnimi czasy się poprawili w tym względzie i rzeczywiście skala inwestycji niemieckich w USA rośnie jako efekt tej polityki, ale też no, perspektywy tego, że Trump wróci do władzy. Też można powiedzieć, te 2% PKB płacone na armię, na Bundeswehr jest zdecydowanie realizowany. No, Niemcy dzisiaj współcześnie także chcą w jakiś sposób być w dobrych relacjach z USA i starają się tą skalę pomocy dla Ukrainy regularnie zwiększać. Merkel jest bardziej już polityczką taką wyważoną, jeżeli chodzi o te relacje amerykańsko-niemieckie. I chciałbym tutaj zapytać właśnie, bo okres jej urzędowania oczywiście to jest 16 lat. Jaką rolę też w tym właśnie odgrywały bazy właśnie wspomniane przez pana, bazy amerykańskie w Niemczech? Czy one były jakimś elementem cały czas debaty publicznej? Trzeba powiedzieć, że tak, 16 lat kanclerz Merkel to jako kanclerza na urzędzie to nie jest nic imponującego, raczej jest efekt pewnych uwarunkowań z jednej strony ustrojowych, silnej pozycji kanclerza w systemie ustrojowym, tak. No i też bardzo tego, czego czasami może w Polsce brakuje, takiej zdolności dogadywania się wszystkich ze wszystkimi, jeśli chodzi w obrębie poszczególnych koalicji. Natomiast rzeczywiście Angela Merkel, no to była polityczka pragmatyczna, polityczka, która w relacjach z USA utrzymywała ten zapoczątkowany przez Schrödera taki, asertywny ton, tak, brakowało mi słowa, asertywny ton. Ja pamiętam jak taki moment, kiedy Merkel pojechała do Waszyngtonu, no przy okazji tych spotkań politycznych mamy też takie wydarzenia kulturalne, historyczne, które w jakiś sposób mają przypominać o tym, że mamy do czynienia z dwoma narodami, które tam są połączone przez historię, różne dobre, niedobre doświadczenia. I pamiętam, były takie dwa wydarzenia pokazujące właśnie w jakiś sposób taki ton, można powiedzieć, asertywny. Z jednej strony było takie symboliczne przekazanie karty słynnego atlasu Martina Waldseemüllera. Martin Waldseemüller w 1507 roku wydał pierwszy atlas, którym pojawiła się nazwa Ameryki, tak? Słynna Ameryka od Amerigo Vespucciego. Rok 1507 to był rok po śmierci Kolumba i taką kartę właśnie przekazał, można powiedzieć, tutaj przekazała wówczas jeszcze prezydentowi George'owi Bushowi juniorowi, który no, w Niemczech miał rzeczywiście bardzo taką, delikatnie mówiąc, niekoniecznie dobrą prasę, tak? No przecież w czasach eskalacji konfliktu w Iraku nawet był porównywany do Hitlera, tak? Więc to było szokujące, można powiedzieć, sformułowania. Pamiętam, że czytałem nawet w jego biografii jedno z takich największych zaskoczeń, właśnie George Bush Jr. mówi i zaskoczony był, jak dziennikarz, jak polityk niemiecki może użyć takiego sformułowania, porównując go do Führera. Natomiast tak było. Przejaw tej równowagi to było to, że pojawiła się również jako element tej wizyty pokaz dotyczący barokowego Drezna. Barokowe Drezno, zabytki barokowego Drezna. Przypomnijmy, że Drezno to jest to miasto, które zostało zbombardowane przez wojska, przez samoloty amerykańsko-brytyjskie w lutym 1945.
I to Drezno, no, ten barok drezdeński został zgruzowany. No dzisiaj no, można powiedzieć, każda rocznica tego bombardowania jest okazją do różnych manifestacji w Niemczech tych radykałów prawicowych, którzy w jakiś sposób tutaj poprzez to Drezno chcą oddać w ogóle no, hołd no, zniszczonej w cudzysłowie kulturze niemieckiej w czasie II wojny światowej. Więc można powiedzieć takie dwa wydarzenia. Ta mapa z 1507 roku. Z drugiej strony właśnie wystawa poświęcona Dreznu barokowemu pokazuje właśnie taką dość asertywną postawę z perspektywy tej polityki pamięci przez Niemcy. Tak, Merkel była politykiem, który, jak już powiedziałem, no, politykiem pragmatycznym, który próbował w jakiś sposób balansować, tak, balansować między polityką utrzymywania oczywiście wspólnoty euroatlantyckiej, czyli bliskości ze Stanami Zjednoczonymi, ale no jednocześnie no, te projekty zapoczątkowane, a kontynuowane współpracy gospodarczej z Rosją pragnęła utrzymywać w duchu no, nie tylko realizacji pewnych interesów gospodarczych, strategicznych, ale też w duchu realizacji interesów gospodarczych, no i też w duchu no, tej koncepcji, która cały czas funkcjonuje w kulturze politycznej niemieckiej, czyli idei państwa cywilnego. No dzisiaj, w dzisiejszej debacie nawet słyszymy ciągłe powtarzanie jako mantra, że główna rola Niemiec to pokój, pokój, pokój w Europie, zabieganie o to, żeby w jakiś sposób ten pokój budować, więc ta postawa dyplomatyczno-koncyliacyjna i no, realizacja też interesów gospodarczych niemieckich, ona się tutaj jak najbardziej pojawia na tym elemencie. Oczywiście, jeśli chodzi o bazy wojskowe amerykańskie, no te bazy wojskowe były i są, można powiedzieć, takim do pewnego stopnia oczywiście papierkiem lakmusowym, no też jakości relacji Berlin-Waszyngton. Czasami oczywiście pojawiają się, i to taki standard hasła uniezależnienia się od, to jest pewna sprzeczność niemiecka, którą z jednej strony Niemcy czasami mówią o tym, że chcieliby zerwać z byciem wasalem USA, tak? Ale z drugiej strony nawet wojna rosyjsko-ukraińska nie sprawiła i nie sprawia, żeby niemieckie społeczeństwo czuło się, że chce być obywatelami państwa, które jest takim liderem militarnym liderem Europy. Większość 80% według różnych badań, 80, a nawet więcej, no takich oczekiwań nie ma. To znaczy bezpieczeństwo tak, rzeczywiście obecny minister bezpieczeństwa Borys Pistorius spośród tego rządu, który jest bardzo, bardzo krytykowany, rządu sygnalizacji świetlnej, jak się go nazywa. On jest najpopularniejszym politykiem i nakłady, większe nakłady na bezpieczeństwo są pozytywnie widziane, tak? Natomiast nie jeśli chodzi o liderowanie, więc nic nie wskazuje na to, żeby bazy wojskowe amerykańskie zostały opustoszone w jakiś sposób. Oczywiście od dłuższego czasu, czyli od czasów Obamy, mamy ten słynny pivot, czyli zwrot Ameryki w kierunku Azji Południowo-Wschodniej i pewne transfery będą odczuwalne, tak? Czyli część personelu pewnie będzie tam, można powiedzieć, też wędrowała. Stosunek ilościowy będzie mógł się tam troszeczkę zmieniać, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby ta obecność w jakiś sposób była zmieniona, jeśli chodzi o samą ideę funkcjonowania tych baz wojskowych amerykańskich. Dzisiaj właściwie jakie są elementy, są jakieś narzędzia, posiadają Amerykanie, żeby wpływać na politykę w Berlinie? Oj, olbrzymie wzajemne tak naprawdę. Tak, przy największych konfliktach między państwami i narodami pada często, tak ogólnie powiem, hasło keep channels open, tak? Czyli trzeba utrzymywać te kanały otwarte. I Amerykanie, Niemcy, Berlin, Waszyngton mają mnóstwo kanałów. Te kanały, począwszy oczywiście od sieci dyplomatycznej, czyli ambasady i placówki, ale mają szereg tych jednostek takich politycznych, takich jak Atlantic Brücke, czyli Atlantycki Most, lub Amerykańska Rada do Spraw Niemiec. To są takie instytucje polityczne, zwykle one czasami bywają nazywane takimi poczekalniami dla polityków, którzy akurat nie sprawują władzy, tak? To znaczy pojawiają się tam aktywni politycy, którzy pełnią różne funkcje i to są miejsca, gdzie rzeczywiście dochodzi do wymiany zdań, wychodzi do rozmów. Mamy przecież też instytucje naukowe, Aspen Institute czy Fundusz Marshalla, gdzie dochodzi do spotkań. No tutaj mamy chociażby przykład tego, że w Niemczech obecnie
Berlin jest przygotowany na różne opcje, to znaczy najbliższe wybory wygra Joseph Biden, ale być może też wygra Donald Trump, tak? Więc już wiemy, że zarówno Olaf Scholz, jak i Annalena Baerbock, która zajmuje się polityką zagraniczną, już odbyli spotkania z przedstawicielami właśnie wpływowych republikanów, tak? A czy w jakiś sposób, oczywiście 80-90% Niemców nie chciałoby, żeby Trump wygrał, tak? Tak według badań opinii publicznej. Natomiast no, Niemcy już się jak gdyby przygotowują na tą wersję, tak? To znaczy rozmowy się odbywają. Tak jak już powiedziałem wcześniej, no Niemcy starają się być przygotowani w tym sensie, że zarówno poprzez swoje inwestycje, duże nakłady inwestycyjne w USA, no starają się na przykład uśmierzyć ewentualne niezadowolenie Trumpa no zbyt mocną współpracą z Chinami, tak? Bo rzeczywiście ostatnia wizyta Olafa Scholza w kwietniu był w Chinach. Oczywiście ona jest podyktowana no, sytuacją gospodarczą Niemiec, no, chociaż USA generalnie najchętniej by chciała odciąć w ogóle Chińczyków od, można powiedzieć, tych sieci powiązań gospodarczych, światowych, globalnych, gdzieś zepchnąć ich do jakiejś drugiej ligi. To jest takie założenie amerykańskie, można powiedzieć, ponad partyjnymi podziałami. Niezależnie, czy spytasz republikanów, czy demokratów, oni by chcieliby to zrobić. To z kolei z perspektywy niemieckiej gospodarki, która, jak już powiedziałem, no ona ze względu na kwestie dostępności surowców i rynków zbytów, ona nie może zamknąć się w Europie, czy w Europie się dusi, więc ona musi mieć te sieci powiązań. Te sieci powiązań zostały zerwane i przez pandemię, i przez wojnę rosyjsko-ukraińską, i dla niej nie ma alternatywy innej niż utrzymywanie kontaktów z Chińczykami, którzy z jednej strony mają potężne zasoby surowców, kluczowych surowców, mówię tutaj chociażby o minerałach potrzebnych do tej transformacji energetycznej zielonej. Po drugie, no oni mają udziały w większości tak naprawdę tych firm światowych, przedsiębiorstw produkujących panele, pompy cieplne itd., itd. No i wreszcie też no, rozwijające gospodarkę, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Wiemy, że jednym z tematów wizyty Scholza była prośba czy naleganie, żeby Chińczycy nie stosowali dumping, ponieważ ich samochody elektryczne są tańsze, zdecydowanie tańsze. I zresztą nie ma przypadku, że obok Scholza pojechali szefowie zarządów wielkich takich marek motoryzacyjnych jak Mercedes, które właśnie szukają jakiegoś właśnie modus operandi w relacjach z Chińczykami. Czyli nie stosujcie, tak można odczytywać efekt tej wizyty, nie stosujcie dumpingu, tak? A my was dopuścimy do współpracy takiej technologicznej, jeśli chodzi o know-how, współpracy takiej amerykańsko-chińskiej, więc to jest bardzo oczywiście potrzebne do obecnemu rządowi, bardzo krytykowanemu. Dzisiaj 70% Niemców w badaniach opinii negatywnie ocenia obecny rząd, co zresztą jest, to też wpływa na pozytywną opinię też tych ugrupowań takich jak AfD, czy właśnie Sojusz Sary Wagenknecht. Potrzebny jest sukces i stąd właśnie szukanie takiej alternatywy. Na pewno Niemcy dzięki tym kontaktom są w stanie w jakiś sposób kontrolować, no bo rzeczywiście to będzie rodzaj crash testu. Jeżeli Donald Trump wygra wybory, to będzie rodzaj crash testu i oni się już w tym momencie po tych spotkaniach z republikanami przygotowują na, no właśnie, też taką opcję, że Donald Trump, niezależnie czy wygra, czy nie wygra, że obejmie Biały Dom, ponieważ te sieci powiązań właśnie, mówię o tych zwłaszcza instytucjonalnych, które wymieniłem, one są tutaj bardzo silne. Pamiętajmy, że Niemcy, no, według ostatniego spisu powszechnego w USA, no, w 1990 58 milionów bodajże Amerykanów powiedziało, że ma pochodzenie niemieckie. Według tego nowszego spisu bodajże 44 miliony zadeklarowało, że ma korzenie niemieckie. Mówimy oczywiście o 333-milionowym państwie, jakim są Stany Zjednoczone. Taki spory odsetek, spora siła oddziaływania, można powiedzieć, wzajemnego, więc tutaj tych kanałów przekazywania informacji i szukania kompromisu nie wprost, można powiedzieć, jest dużo, tak? Mówię o tych instytucjach mających siedziby właśnie głównie w Nowym Jorku i Waszyngtonie, mówię o tych niemieckich instytutach, think tankach itd. Wybory w Stanach Zjednoczonych, więc zobaczymy też, jak będą się układać te relacje, również i wzrost popularności alternatywy dla Niemiec. My rozmawiamy jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, będziemy patrzeć na te słupki. Dziękuję za dzisiaj. Myślę, że spotkamy się jeszcze
raz jeszcze, żeby sobie porozmawiać, chociaż dużo tutaj wątków współczesnych się pojawiło. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Zapraszam do komentowania, do zadawania swoich pytań. Dziękuję serdecznie, dr Przemysław Łukasik. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.